Hej, cześć, witajcie serdecznie w piątym już odcinku z gry The Legend of Korra. No i zaczynamy już szósty chapter The Spirit World, Świat Duchów lub coś w tym stylu. Nie wiem, ale dobrze, zaczynamy. Wow, wskoczyliśmy i jesteśmy. Oj, jacie. Dużo ich tam. Ich kilka mnie atakuje oczywiście. Jeżeli tutaj przypomnienia powiem, że w poprzednim odcinku odblokowaliśmy dwie nowe magie. Znaczy odblokowaliśmy. No odblokowaliśmy po prostu. Magię wody, magię powietrza i magię ognia. Ojej, co ja robię, co ja robię? Magię powietrza i będzie fajnie, myślę, przebić. A może nie? O, chwila. Wiecie co? Powiem wam tyle. Zrobimy tak. Już. Tylko te potwory są troszeczkę dziwne, bo nie wiem jak je pokonać. No właśnie. Może się nie da? Jeszcze tak pomyślałem sobie. No ale właśnie, tyle mogę zdobyć. I tyle. Stun the spirit. Czyli o co chodzi? Aha, muszę po prostu zatrzymać... no takie coś muszę zrobić z nimi. Rozumiem. Więc magię u powietrza będzie chyba po prostu szybciej. Uda się zaatakować? Udało się. 3 na 6. Fajnie. 4 na 6. F! O, w końcu mogę coś zrobić. Ale faza. Tak to działa. Wow. Super. Brązowy medal, ale podobało mi się to, co zrobiła. Kora. Wow. A czemu brązowy? To już nie obydwałem porządnie. No cóż, zawsze dostaję brązowy medal. Nie no, okej. Okay. A tam to jest... Aha, jest drzewo. Okej. Okay. Tutaj widzę, że... latają, ale nie o to mi chodziło. Tutaj widzę, że mam jakieś skały, a w tych skałach coś jest, czy tylko dla ozdoby? Aha, coś tam jest. Ale życia mam i tak full, a punktów po 15 tych duchowej energii troszeczkę mało. Więc zostawimy je w spokoju. I dawaj, dawaj. I ja nie wiem. O, mogę już je ten. Takie coś z nimi robić. Fajnie. Czyli przy okazji za pokonanie potwora dodatkowo lecą mi punkty takie. Duchowa energia dodatkowo. Więc bardzo fajnie, powiem wam. Tyle powiem. Bardzo fajnie. To mi się podoba. No dawaj, dawaj. Jedziemy. Już tam na górze chyba był jakiś. A jeszcze go nie złapaliśmy. Dobra, tego. Teraz tego. No i pięknie, wszyscy? Wszyscy, bo nie mogę nikogo namierzyć. A więc idziemy teraz tam. Wezmę sobie ogień. I tu by się przydało może jeszcze podekwić troszeczkę te skille. Bo tutaj jest tylko 2, 3, 2, 3, 4 i 9. No. Chociaż w sumie używam cały czas jakiejś magii ziemi na przykład, albo czegoś innego. Ojoj. Tu w sumie będzie lepsza magia powietrza, tak mi się wydaje. Namierz ich. Namierz ich jakiegoś. Czemu to bije mi tak nisko? No dobra. W takim razie wezmę magię wody. Tyle. Albo tak zrobię już. Może też zadziała. Nie o to mi chodziło, ale cóż. No dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. F. Złap go. Znaczy energię mu zabierz lub coś takiego. Nie wiem, coś po prostu zrób. Popatrzcie, on teraz jakby odpadają. Odlatują, a nie mogę im energii zabierać. No dobra. Dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, coś chcesz zrobić fajnego, a nie wychodzi nic. Wiecie co? Wezmę magię ognia i tak będę ich bił w powietrzu. Popatrzcie. Już. Teraz 2, 3, 4 ciosy. I po potworku. Dawaj, 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 dawaj. I cios. A tak się nawet da. Nie wiedziałem. O, dwóch naraz fajnie obydwało. I teraz szybko pobiec. Cios. Zabieramy. I tego też. I wszyscy. Chyba jeszcze. Już? Tak? Serio? Tak, wszyscy. Więc okej, okay, możemy iść sobie dalej. No ustawmy sobie ziemię jak na razie. I co? Atakują, oczywiście. Ci, przynajmniej to ci z dołu, ale magia ziemi jest mocna, na hita padają. No dwa może. Maksymalnie. Dobra, pięknie. Kolejny, chwila, bo nie wiem co się dzieje. Nic się nie dzieje, stoją i patrzą, tak? Nie, tak niestety nie ma. Dobra, fajnie, ale nawet nie muszę wszystkich do końca pokonać, tak mi się wydaje. Czasami po prostu już mi tego ducha oddają, czy co tam.
Dobra, a tam jeszcze szybko. I tu tego, o, życie dostałem przy okazji. Tu jakiś, no cały czas się pojawiają praktycznie. Ale magię ziemi można dorobić na piąty poziom jak na razie. I w sumie tym się zajmę. I co, pojawiają się kolejni, czy mi się... A, co się dzieje, dobra. Wow, wow. Urosło ci się, tak? Dobra, jest. Bu! O, ho, ho. Trzeba dać po prostu bloki. I tyle praktycznie. I na luzie gościa zniszczymy. Tak mi się wydaje. Dawaj tak, może zdążę. Aj, nie zdążyłem, szkoda. A jak on się tak świeci? Może to zależy, jak on się świeci. Od jakiej magii używać, tak mi się... Nie, raczej nie. No tak na czerwono się świeci, to może ogień coś mi dałby na przykład. Ale nie, chyba nie. Magią ziemi będzie chyba najlepiej, tak mi się wydaje. Dosyć łatwy jest, nie powiem wam. Powiem wam. Dobra. No teraz nie udało mi się zrobić bloku, bo chciałem użyć skill, bo chciałem użyć... No super cios po prostu. Dobra, jeszcze tak myślę, że z dwa razy i będzie po nim. Albo raz nawet. Nie no, może dwa. Dawaj, dawaj, dawaj. I ogniem na koniec. Albo nie. Weźmy ziemię, dokończmy to i przy okazji jakieś doświadczenie dostanę. Dla skilla. I V! O, dużo. No zawsze brązowy medal. Kurczę. No i popatrzcie, mamy piąty poziom ziemi. Więc też fajnie. No, dobra. I co, może teraz wbijmy ogień. Czemu nie? Trzeba podekpić troszeczkę te skille. Na czym te magie. Tyle, że nie wiem gdzie iść. Chyba tutaj, tak, na pewno tutaj. Zablokowane, zamknięte. Dobra. A więc tyle poszedłem. Więc co, spróbujmy iść tam, ale tam chyba ja byłem, jeżeli się nie mylę. A może nie? Może ja tam byłem. Dobra, podajmy kawałek. Jeżeli nic się nie stanie, to się wrócimy. Jeżeli coś się stanie, to pójdziemy dalej. O, jednak tu mamy iść. Dobra. Wow. Trzech jest. Dobra. Więc w takim razie na początek potwory. O, skubany. Idziemy na niego, nie deduję. Nie dam. Oj, oj, chwila, chwila, chwila. Bo tu widzę, że trudniejsi idzie... Że za... Dalej jestem chory. Właśnie. Wybaczcie. Widzę, że tutaj trudniejsze będą potwory. Tak mi się wydaje. Oj, oj, oj. Chwila, chwila, chwila. Jakiś unik albo dwa. I starczy. Wow. Chwila. No nie, no nie wytrzymam. Podejdźmy tam. Uderzmy. Zaatakujmy ze skilla. Oberwali. Pięknie. I co, już po nim? Tak. Wow, serio? Lol, na dwa strzały padają. No dobra. I mamy znowu brązowy medal. No co ja tutaj źle zrobiłem, że dostałem brązowy medal? No powiedzcie mi. No nie wiem. Dobrze, już powoli dochodzimy do tego drzewa. Powoli. Właśnie, o, skrzynka dlatego pokazała się nam. No i co? O, wow. I co z moją skrzynką? No jacie. Dobra, myślę sobie, że nie będziemy tam wskakiwać, a może wskoczę. A nie, to chyba z tej dziury wyskakują te potwory, tak mi się wydaje. No właśnie. Tak myślę, ale nie wiem, pewności nie mam. Dobra, może wodę pobiję, bo dawno tego nie robiłem. Chociaż, albo nie, no woda... Może wodą pójdzie na tych latających u góry. Ale na razie nie. O, fajnie. O, wow, widzę, że chyba... to mnie... chwila. Życie! Zdążyłem. Nie wiem, czy to po prostu brałem od potwora, czy wejście do tej wody mnie tak uderzyło porządnie. Kurcze, wkurzające. Latające. Jest. Jest szybko tego. Dobra, ta woda chyba też mnie porządnie bije, tak mi się wydaje. Znaczy, to ta woda, czy to tam w ogóle jest, więc to sobie zostawiamy w spokoju. Znaczy, tam nie wskakujemy. Tylko po prostu niszczymy tego. Dobra. Fajnie, padł. Kolejny, no i wszyscy, no i to zniknęło, więc proszę bardzo, wystarczyło ich pokonać, no i w końcu mamy jakiś inny medal niż brązowy, czyli srebrny tym razem. Fajnie, o to chodziło. Okej, okay. Ojojoj, cool, takie coś się pojawia z ziemi, ojojoj, chwila, bo nie wiem jak to się zatrzymuje. Tutaj właśnie życie chciałem zdobyć sobie, tyle.
Zajdźmy tak. I uderzmy z ziemi z dwa razy i po nich wszystkich będzie. O proszę bardzo, ziemi, nikt nie podskoczy. Wysysamy energię? Nie wiem. Dobra. I chwila. Teraz będzie fajny atak. Dobrze, udało się mniej więcej to zrobić. Dobra, tutaj. Dawaj. Ciekawy jeszcze ten odcinek trwa pewnie też długo. Jak w sumie każdy odcinek z Kory. Okej, jeszcze jeden cios. No i przy okazji życie zdobyło mi się. Jakoś. Więc git. I co, już chyba wszyscy z tego co mi się wydaje. Znaczy no już wszyscy, bo zniknęły osłony te. A chwila. Czy przypadkiem tego czegoś się nie niszczy? O ludzie, to już były takie rzeczy. Kurczę, zostawiłem to. No niedobrze. A tam mamy skrzynkę. A przy okazji potwory nas zaatakują. No zapewne. Tak, oj, porządne dziury. Albo nie, po prostu musimy tam zajść w taki sposób i tyle. Właśnie. O tak najlepiej może. O, przynajmniej kawałeczek polecieliśmy. I dobrze, mamy tutaj jakiś tam skarb. Tyle, że trzeba się do niego dostać jeszcze. Ale to luz. Jeszcze tutaj skrzynię zniszczyć. Popatrzcie. Zabezpieczenia są i to porządne. Wezmę to tak zatykuje. Nie udało się. Znaczy udało się, ale nie otworzyło i tak. A więc dobra. Chwila. Patrzcie. Tam mam jakąś barierę ognia. Fajnie. Więc tylko teraz jeszcze przejść tam. I będzie luz. Nawet skakać nie muszę. Nie no muszę. O, oczywiście potwory. Bo jak szyby inaczej? Tutaj bez nich miałoby być? Nie no, nie może tak być nawet. Jeszcze szybko cios na ten środek. I mniej więcej fajnie wyszło. Jeszcze kilka żyje oczywiście. Ale chwila, bo oni tutaj były takie wysokie z ziemi, tak? Tak. Co niektóre. Właśnie. Dobra, jeszcze jeden został chyba. I skoczył. Ojej. No i pokonamy gościa. No i trzeba teraz tylko znaleźć jakieś skały, które są tam. I mam nadzieję, że będzie w nich schowane życie. Okej, znowu srebrny medal. Może być. Nie jest źle chyba. Mamy życie. Może jeszcze tu będzie schowane. Nie, już nie ma. Więc idziemy dalej. No to trzeba, powoli dochodzę. Czy kawał drogi jest, wiadomo. Tylko nie wiem, gdzie teraz iść. Czy tutaj? Aha, tu mamy po prostu dużo punktów. Tak, o fajnie, taki bonus znaleźliśmy. A idzie się chyba tutaj, z tego co mi się wydaje. No idzie się raczej na pewno tutaj, okej, mamy zapis. Więc co? Już nas atakują, wiadomo. Wszystko jasne. No, o! Ale faza. Aha. Mogę tu stanąć, ale dalej już nie pójdę, z tego co widzę. Okej, weźmy ogień. I tak trzeba to zakończyć. O, dawaj! Ale faza W! Pięknie! To było piękne, co teraz mi się udało zrobić. O to chodzi, żeby tak dalej grać. No wpadłem teraz do tego. Ojoj. Chwila, wyskocz stąd. Ale mnie uderzył. Skubańc, weźmy tutaj, pójdźmy, bo tu mamy więcej miejsca. I tych. Dobra. Mam mało życia, ale może nie będzie trzeba jeszcze używać pota. Bo może jeszcze zaraz gdzieś się znajdzie. Znowu srebrny medal. Na tych srebrnych medalach w tej misji jadę. Ranga item, przedmiot jakiś. Dobra, powoli dobijemy czwarty poziom magii ognia. Dobra, tu raczej będzie na luzie z życie gdzieś schowane. Już jest nawet. No i w takim razie możemy iść do drzewa, ale pewnie ktoś nas zaatakuje. No i tak się dzieje. Ojej, dużo dziur. Bardzo dużo dziur. I duży. W sumie ten duży nie jest, chociaż nie no, jest dosyć mocny. Bo mam... Dwóch jest! Dobra. We dwóch zawsze radzi. Zawsze raźni, wiadomo. Muszę się bronić. Widzę, że dwóch mnie bije. No jest troszeczkę ciężej. Myślałem, że trzeci wyskoczył, ale to był chyba mały. Wezmę sobie coś takiego. Ziemia. Ogień. Kurczę, bo oni tak zmieniają kolory co chwilę. Wiecie co? Może bez namierzania będę ich bił. Ojej, trzeba użyć pota, niestety. Chciałem zaraz skontratakować, ale coś mi nie wychodzi. Bo nie wiem, czy to zależy od tych kolorków ich. No spróbujmy teraz. Hm.
No nie wiem. Dobra, jakoś powoli tak zjedziemy. Mam taką nadzieję. Chociaż... Dobra, obedwał w końcu. W końcu obedwał. Jak należy. No gdzie on jest? Nic nie widzę jeszcze na dodatek. Przez nich... Skubańce! Ło, jeszcze od dołu mnie zaatakował jakiś potworek zwykły. Wiecie co? Trzeba zniszczyć takie rzeczy. A tutaj gdzieś musi się kryć jakieś życie, taką mam nadzieję. Ale gdzie? Tutaj podskoczę. No nie, popatrz, nigdzie nic nie ma. O, tutaj było... Weź! Jest! Wziąłem! Szybko stąd uciec! Uciec, uciec, uciec! Jest, udało się. No i fajnie. Ajaj, cały czas pada na jakąś tu kulę, czy coś. No atakuj. Chciałem zdobyć unik. Ale znowu się nie udało. No czemu nie idzie nic mi? No nie, nie da się tej kontry zdobyć z jakiegoś powodu po prostu i tyle. Więc cóż, zostawiamy to w spokoju. No będę próbował w sumie, ale... No skutków nie ma, niestety. Czemu? Nie wiem. Dobra, dawaj cios jakiś. Pasek pierwszy już mu zniszczyliśmy. Zawsze to taki plus, można powiedzieć. Ja jeszcze ma jeden, a ten drugi jeszcze ma całe dwa. Chyba, że naprawię tym mu dużo więcej kuzi się, jak mają kolory takie. Ojej, wypchał mnie skubaniec z daleko. Albo życie. Życie, nie ma co dyskować. Już nie mam więcej. Kurczę, jak zginę, to będzie źle. Będę musiał taki kawał nadrabiać. Znaczy, taką walkę długą. Chyba, że uda mi się później go skontrolować jakoś fajnie i tyle będzie z tego. Ale coś nie da się tej kontry, jeszcze żadna mi nie weszła niestety. I nie chcę wejść po prostu. Wezmę ogień na chwilę. Ale ogniem też nie idzie. Więc cóż, w takim razie... Mam nadzieję, że tu będzie życie. Bo sam ginę. Przez samego siebie. Brawo dla mnie. Dobra, wiecie co? Uciekamy jakoś tak. Trzeba po prostu zniszczyć... jakoś... Mamy życie, pięknie, o to chodziło. Trzeba tamtego drugiego zniszczyć na początek i będzie wtedy już duży, duży, duży luz. Zdecydowanie będzie łatwiej. Bo ja nawet nie wiem, co tu się dzieje tak czasami. Dobra. Fajnie, fajnie. Chwila, uniki, 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 blok, nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. F. No i fajnie, jeden pokonany, jeszcze tylko jeden i już myślę, że będzie zdecydowanie łatwiej. Nawet raczej już nie przegram. Coś nie wiem, z tymi kontrami nic nie idzie. O, w końcu mi się udało. No, pierwszy raz. A już w takim momencie to w sumie nawet nie ma co. Już dobijemy go zwyczajnie. Albo sam zginę. Skubaniec. Jeszcze ten dziadyga mi tam wyskoczył. Jaki typ. Życie, życie. Jest życie. Jeszcze tu może by było. Nie ma. Ale pokonałem już go? Nie, jeszcze go nie pokonałem. Tam kolejny. Bo on dużo bije, niestety. Czemu się musiał kurde teraz pojawić? Ojoj, nie no naprawdę? Jak teraz zginę, to będzie katastrofa po prostu. Bez żartów, już nie mam gdzie chyba życia sobie żadnego zdobyć. A nie, jeszcze mam dużo tych skał. Nie zauważyłem nawet. Czy tu mi zasłania ten koleś, znaczy ten potwór. Duży. Jest życie. Weź się, pięknie. No i teraz cios. Cios. Skok. Nie wyszedł. Tam gdzieś atakuje kolejny, znaczy ten mag. Tam jest. Bez żartów, bez żartów. Nie ma tak, nie dam się tak łatwo zabić. No, cios, cios, cios. Giniesz, giniesz. Dwa razy, raz, ostatni raz. Jeszcze raz uderz. F, udało się, jest. Mniejsza z tym, żeby brązowy medal. Udało się go pokonać, chociaż i to się liczy. O, 4 minuty ich biłem. Ale się jakoś udało. No i bardzo się cieszę. I co? Nie mogę się duszać? Dobra. No i okej, czekasz na mnie, gościu? Jak tam chcesz, możesz sobie czekać. A tu się pojawiają te dziury. Spoko. Ale żeby... I mogę tam iść przy okazji po ten. Mogę albo iść tam od razu, albo pójść tam ten skarb. Ale wiecie co? Pójdę tam może od razu, chociaż... Dobra, pójdę tam. Chociaż nie wiem jak tam pójść. A nie no, pójdę tam już. Tak? Doskoczy jakoś? A udało? A nie.
Dobra, udało się. Tak, idziemy, 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 bo te dziury nie dogoniają. Aha, tak się da, nie wiedziałem. Już wiem. I ciekawe, czy będę z nim walczył teraz. Zobaczymy. O, mogę tak robić. Zawsze troszeczkę bezpieczniej. No i co się stanie? Who are you? I am known by many names, but you may call me Hundun, master of the chaotic attack. In my time, I was a king. And now you're just a sad old man. Yes, but one who still has much treasure in the physical world. Treasure enough to buy an army. And thanks to you opening the portals, now they can march right in. Aha, myślałem, że będę z nimi musiał teraz walczyć, ale szczęście nie. Więc dobra, już się ciekawie szykuje kolejny chapter, ale go już zobaczymy w następnym odcinku. I mam dosyć dużo teraz monetek, znaczy nie monetek, monetek tylko po prostu duchowej energii. Po prostu duchowej energii, no właśnie. No i misja siódma, The Tree of Time. Dobra. No i weźmy sobie sklep. Kupmy 3 poty. I mamy nowe zaklęcie tutaj za 16 tysięcy. Okej, tanie jest to weźmiemy, bo i przy okazji jest na ziemię. To też fajnie. 80 tysięcy kosztuje takie coś. O, to fajnie, to jest fajna rzecz. Taka kula z Anga, z Avatara. No, wiecie pewnie o co chodzi. Dobra, tutaj mamy też księgę. Ale za 60 tysięcy. Więc możemy sobie kupić kolejny zwój i tak i Ice Shot się nazywa. A więc fajnie, na razie mamy zwoje. Aha, jeszcze tego nie mamy. Pisałem, że mamy wszystkie zwoje, co można mieć. Ale jednak jeszcze nie. Więc dobra, jest fajnie. Ja się w tym momencie z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. To już nie, trzymajcie się i cześć!